Musimy pamiętać, że taki blok jak był dzisiaj na pewno się już jutro skończy, bo Chińczycy wszyscy około 2 metrów, z tego co widziałem na wideo, to naprawdę każdy bardzo wysoki. Także on będzie na pewno ciężej na siatce, ale zobaczymy na wideo, przygotujemy się dobrze do tego spotkania, znajdziemy ich słabe strony i będziemy starać się to wykorzystać. No zobaczymy, no jeszcze nie oglądaliśmy nic, także na pewno wieczorem na wideo usiądziemy, ale myślę głównie z tego turnieju, nie wiem czy oni wcześniej coś grali, jakieś sparingi na pewno, ale no, myślę, że już mamy 3 spotkania rozegrane, także tego materiału będzie dość sporo, żeby wyłapać jakieś najważniejsze rzeczy, no ale to zobaczymy jutro. No, mamy nadzieję, no już wracając tutaj jeszcze raz, no to tylko z jednym celem, z awansem i wierzę głęboko, że to wykorzystamy.